Kasia z Piekiełka. Dzisiaj jestem w towarzystwie dwóch panów, którzy zabiorą mnie do pewnej krainy, która nazywa się Zerywia. Jeśli nie słyszeliście jeszcze o tej grze, to musicie zobaczyć ten materiał. Jest ze mną Przemek i Dominik, czyli autorzy tej gry. Cześć. I dzisiaj pokażemy przede wszystkim, jak się gra i powiemy dwa słowa o tej grze. Mhm. Skąd się wzięła Zerywia i dlaczego jakby, ile jest powiązań z Polską jako taką, bo to przed chwilą tak. Pokazaliście mi, że to jest Kraków. Początkowo chcieliśmy ogólnie wrzucić taką mapę Morza Bałtyckiego, landów i to się zaczęło tak trochę ewoluować w ten sposób, że zrobiliśmy Karodun, Stary Kraków, Karwaty i różne kolejne miejsca, później rozpadlinę Tejnicy, która zaczęła ściągać Skandynawię i te krainy Celtów i powstała nam nasza Zerywia. I ona mniej więcej symbolizuje to, że to nie są wikingowie, to nie są Celtowie, tylko po prostu są pierwsze w ogóle plemiona, które są jeszcze jakby pierwsze plemiona stworzone przez samego Światowidza. Okej. Kampania rusza 31 maja tak. O świcie lub o zmierzchu. Czyli niebawem, więc to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć, jak ta gra powstała, dwa słowa i zagramy i pokażemy, jak ona funkcjonuje. Więc jak powstała, panowie? No zawsze gdzieś w głowie siedzi o klimat słowiański, im bardziej właśnie brnęliśmy w to, to bardziej się to klarowało, jak to ma wyglądać. I chcieliśmy grę, która jest dość łatwa, w sensie w takim poznaniu, nie jest za bardzo skomplikowaną, dlatego kooperacja, dlatego 1-4, że samemu też można pograć i się fajnie pobawić. No i z czasem też coraz bardziej ten motyw kooperacyjny zaczął nam jakby szumieć w głowach, żeby jednak była zabawa i fajne opowiadanie, żeby każdy z graczy mógł być takim mistrzem gry. No i taki, no tak, chcieliśmy czerpać tutaj ze świata tej mitologii słowiańskiej, tak? Czyli najfajniejsze rzeczy z niej wyciągnąć, odsunąć trochę ludyczność może na bok i dodać jej takiego rozmachu, takiego heroizmu, bo jest to gra przygodowa, gdzie mamy przeżywać pewne historie i tak naprawdę tworzyć własne sagi, własne historie i to, jak będą kiedyś o nas śpiewać czy układać pieśni, to zależy tylko od nas, jak rozegramy dany scenariusz i jakich wyborów dokonamy. I chcieliśmy właśnie taką grę, gdzie wybór gracza jest bardzo ważny, gdzie to zatopienie się w świecie jest głębokie. Nie, i gdzie to, co robi gracz, ma znaczenie. Mhm. Skonstruowaliśmy unikalny system karty postaci, gdzie tak naprawdę cała sekwencja tur, ekwipunku, kart specjalnych, twoich zasobów, w sensie siły, instynktu, woli. To jest wszystko w jednym miejscu i tak naprawdę po rozegraniu jednej tury już wiesz, jak mechanika działa. Wystarczy, że jedna osoba zna zasady, żeby poprowadzić pozostałych graczy. To jest, mieliśmy bardzo fajny feedback na Pyrkonie, jeżeli chodzi o ludzi grających. Pozdrawiam całą ekipę tam. Także, no co, ciśniemy ten projekt na wspieranie, to, żeby to się fajnie ufundowało. Mam nadzieję, że to, co zobaczycie tutaj, was jakoś fajnie nastawił, tak pozytywnie. Okej, to w takim razie zaczynamy. Mistrzem gry będzie dzisiaj Przemek, a my z Dominikiem. Tak, raczej gra nie potrzebuje mistrza gry. Każdy tutaj kuje swoją historię. Ja będę tylko tutaj tak trochę wspomagał. Tak, dzisiaj wyjątkowo na ponieważ wybieramy postaci takich bohaterów, spadkobierców tych czterech plemion pierwszych Zerywian, które zostały zerwane z drzewa życia, tak troszeczkę historyczny wątek. Więcej można poczytać na Facebooku, gdzie rzuciliśmy historię świata. Już tekstową i wybieramy tych bohaterów i każdy z nich ma unikalną historię. Jakąś swoją historię, która jest do pewnego momentu się potoczyła, a my zaczynamy w momencie, kiedy my dalej ją rozwijamy i możemy poprowadzić ją według tego, jaki my dokonamy wyboru. Tak? I ci bohaterowie zaczynają w tej krainie, natomiast tutaj główną taką osią napędową jest ten kowrót dzieju, czyli posąg Światowida, stwórcy świata, który ma cztery twarze i patrzy się na cztery kiry, czyli te nasze cztery krainy połączone. Nie. I my gramy przeciwko grze, tak? Więc jakby tu tymi mistrzami swojej gry jesteśmy sami, a musimy współpracować, żeby nie dać się tutaj pokonać Nicy, która jest taką antagonistką Światowida i ona chce wpędzić cały świat w zapomnienie przy pomocy tkadzi, takiej swojej emanacji, która niczym taka czarna mgła wydobywa się ze szczeliny. Mhm. To jest takie, ta szczelina bytuje na wszystkich rzeczywistościach i również w zaświatach i ona się stamtąd sączy. No i pewne rzeczy złe na planszy się dzieją. My musimy temu przeciwdziałać, czyli gramy przeciwko tej grze. A sami indywidualnie mamy swoje historie, swoje sagi do spełnienia, jakby, żeby zyskać tę sławę. Czyli tak naprawdę mamy sporo tych warstw. Kwestia tylko, że ogranicza nas czas, bo posąg też przekręca się i jakby ten czas... Co cztery obroty jedna z twarzy będzie gasnąć, popadać w zapomnienie i wtedy świt już w danej krainie nie będzie wstawał. My nie będziemy już otrzymywać błogosławieństw. Jeżeli cztery jakby twarze zgasną, to wtedy świt już nie nadchodzi, nie ma już żadnej nadziei i niestety przegrywamy. Mhm, mhm. W
wprowadzisz wszystkich trochę, bo jakby ustawiliśmy sobie już po wcześniejszej rozgrywce. Tak. Mam bardzo już... bardziej zaawansowany i moja postać wydała, ja próbuję odnaleźć moich braci i musiałam się nauczyć mowy z duszy, żeby w ogóle sięgnąć w te zaświaty i już w węźle Wida dowiedziałam się, że jeden z braci gdzieś został zabrany do utopionej ziemi, ale muszę jeszcze w kamieniu Zerywian zobaczyć, co z drugim świteniem się stało. Tak, to jest potrafię taka... zrozmawiać z tymi umarłymi, więc... To jest taka tragiczna historia dziewczyny, która chce swoich braci wyrwać ze światów, bo tak. Nie może odżywać tego, że zginęli tragicznie. I to jest jej taka personalna misja. Natomiast tu Sfara, którą Asia wybrała, jest mścicielką Silenży, niegdyś kapłanka, teraz już najemniczka i wojowniczka. Chce wytropić smoka, który prawdopodobnie spalił, spopielił jej całą świątynię i jej wszystkie kapłanki, z którymi tam pilnowała białego kamienia, który był świętością największą. I jej taka historia zemsty właśnie prowadzi Asię do leża całożercy i teraz będzie niedługo pewnie konfrontacja z tym. I tak dopełni się ta zemsta. To są takie sagi ogólnie poglądowe tych postaci i część my też jakby poznacie ze sprowadzenia tych postaci. Chodzi o to, że w grze będzie 18 sag, które będą modyfikowane. Bazowo. Tak. Jak zaczynacie grę, to wybieracie sobie dowolne. Teraz gramy na potrzeby filmu, gramy jakby główne sagi tych postaci, ale w grze już takie, jak już znacie zasady, wiecie, co się dzieje i chcecie zwiększyć ogromnie regrywalność, coś, to sobie dobieracie tak, jak wam pasuje wątek fabularny, możecie wziąć sobie 1, 2, 3, więcej. Tylko trzeba uważać, żeby nie wziąć za dużo wątków, bo wtedy nie zrealizujecie ich po prostu. Tutaj te postaci są herosami, więc nie mamy żadnych zwykłych przedmiotów, żadnego handlu, złota, wymiany, punktów doświadczenia. To ten progres gry to jest tak naprawdę tworzenie historii. I w ramach tworzenia tej historii my zyskujemy nowe artefakty, nowe moce, ponieważ poznajemy ten świat i odkrywamy niezwykłe rzeczy. I również podróżując po planszy i eksplorując ją w głąb, bo to jest jakby drugi poziom tutaj poznawania świata, możemy znajdować nowe przedmioty albo informacje o tych przedmiotach, o tych relikwiach i szukać ich. Więc to jest taki element, gdzie w kampanii, gdzie gramy kilka scenariuszy, możemy tymi sagami przechodzić i rozwijać ich historię wedle naszego widzimisię, a zaznaczy, że nie jest to konieczne, żeby wygrać tak naprawdę z Nicą i obronić tą kolejną przedmiot. Jasne, czyli możemy w to pójść, bo jesteśmy ciekawi, czy też targają nami emocje i chcemy koniecznie się zemścić na smoku, ale to jest bardzo ważne. I tak jakby chodzi o to, żeby zapobiec temu zniszczeniu naszego zapomnieniu świata. Zapomnieniu. Tak, okay. Bo to są ta kać, która się tutaj, te żetony czaszki, to na symbolizuje to, że ona wypacza, tworzy różne stwory i tak naprawdę sprawia, że ludzie stają się źli, ale też, że zapominają. Jeżeli ludzie zapominają o bogach, to bogowie przestają istnieć. Jak ginie pamięć świata, to tak naprawdę świat ulega dezintegracji. I to jest jakby taka linia tej siły kosmicznej Nicy, którą my musimy się skonfrontować. Jak zobaczycie trochę tych żetonów jest kać, także ten wcześniejszy etap tak troszkę zajęliśmy się swoimi sprawami. Tak jest. Ale nadgonimy wszystko spokojnie. Złapiemy Znicza. Dwie dziewczyny na planszy. Dobrze, to teraz mieliśmy poruszyć Znicza, który jest wysłannikiem Nicy i synem. On ma przygotować krainę na jej przyjście i on sobie też chodzi pod planszę. Gracze muszą go pokonać teraz, łącząc dwa elementy włóczni życia, które muszą go przebić. Żeby zatrzymać go na tej warstwie rzeczywistości w naszym świecie, następnie udać się do światu i zabić jego drugie wcielenie. To trzeba popłynąć do końca. Więc teraz mamy takie zadanie. No i Znicz będzie się poruszał według takich swoich specjalnych kart. Pokaż. Tak, mamy teraz tak, kalające źródła. Znicz będzie się poruszał na pierwo źródło, stoi już na jednym, więc jeżeli jest taka sytuacja, on porusza się na kolejne w sąsiednim kirze. I tu mamy to pierwo źródło. To utopione. Utopione ziemię. Tam, gdzie mam braci. Tak. I on rozsiewa tą kać. Świetnie. Dodatkowo on jeszcze rozsieje teraz kać w sąsiednich regionach dziczy, czyli jeszcze dołoży tutaj, tak, żeby było troszeczkę trudniej, tam jest jeszcze dzicz. I teraz jeżeli w tym jeszcze kirze, w tej krainie byłby czerwony żeton kadzi, czyli taki mocniejszy, jeżeli on wraz zostanie, to dołożylibyśmy czarny kamień na główną kartę Znicza. Jeżeli cztery się takie zbiorą, to jedna z twarzy zapadnie w zapomnienie. Więc teraz poruszyliśmy chmura, mamy jeszcze standardowo jeden kamień, czyli upływ czasu dochodzi. I faza nic się kończy. Weda zajmie się tym Zniczem, a ty tam, to jest smoka spróbuj. Tak, mamy świt. Świt jeszcze wstaje. Tu musisz kartę otworzyć. Okej, to są błogosławieństwa, które... I obracamy według karty błogosławieństwa i karty świtu. Mamy obrót dwukrotny. I tam, gdzie patrzy się twarz, która jest pogrążona w zapomnieniu, czyli zgaszona przed Znicze, to wszystkie wyzwania są trudniejsze o taką specjalną czarną kośnicę. Czyli to jest czyli to też ważne, gdzie... Nie ma też tam żadnych błogosławieństw. Tak, widzę, że mam trudniej. Okay. I jest na schodzie świt, więc wasza tura. Zaczynamy działanie. Startujemy z obozu, czyli fajnie sobie spaliśmy, odpoczęliśmy, zajmowaliśmy się, mogliśmy pozmieniać sobie karty jak chcemy. Ja oczywiście szatów marłych na razie nie przywdziewam. Chodzę z tym tutaj łańcuch zmory, głos i czarnostrze. I w pierwszej akcji
pójdziemy sobie do kamienia zero. Tak, o świcie tam przybywam. Będę w następnej akcji będę próbował odnaleźć moich. Dowiedzieć się coś więcej na temat mojego braciszka. Dobrze, u mnie świt. No i co? Nie widziałam trudniej, to jeszcze jestem. Ty tego łuku szukałaś, tak, prawda? Szukałam. No to tak, jest jakaś legenda. Zrobię eksplorację. Tylko będziesz miała trudniej, bo jest żeton kadzi, więc on może wpłynąć na to, co może spotkasz. Tak, czyli najpierw spróbuję go usunąć. Spróbuj go usunąć. Czyli okay. Rozwijamy wyzwanie. Czyli czarna karta. Wiedźmy. Z wiedźmami będę się jeszcze biła. I teraz tak. Standardowe kości biorę. To jest pula podstawowa. I co? I teraz co ja tam muszę mieć? Dwie niebieskie i takie tak. Oko. Ono występuje też w niebieskich, nie w zielonych. Czyli zamienię sobie jedną czerwoną. Mogę zużyć, ale mogę też... Może dwa pierwostandardowo wydać, żeby wymienić jedną kość na drugą. Ale mogę skorzystać ze swojej zdolności. Tak, tylko ona ci daje nie, instynkt. A, bo ona mi daje zieloną, czyli już ją mam. Dobra, czyli dwa. Tak, za. I zamieniam sobie na niebieską. Tak, proszę. Tutaj powiedzmy. To jest faza przygotowania, gdzie tak naprawdę budujesz tą pulę, którą będziesz rzucał. Tak, no bo nie potrzebuję rzucać jakby czerwoną kością, bo tutaj nie ma tych. Przy wyzwaniach jeden rzut całe wyzwanie rozstrzyga. Musimy pokryć te symbole, które są tutaj podświetlone na danym wyzwaniu, na wrogu czy na jakimś innym. Jednym rzutem to wszystko rozstrzygamy. I tak się składa, że teraz ten. Te wiedźmy, one się specjalizują w woli, a moja Weda jest kobietą, która bardzo dobrze. Nie oszukuję się, jest wiedźmą też. No, no właśnie, mam trzy akcje, karty akcji, które mogę użyć, i teraz przez to, że ja się fascynuję tymi zaświatami, potrafię oddziaływać też właśnie na odległość. I na przykład możemy rzucić osnowę widzącej. Wiedźma ma tutaj jedną kość nicy, taką czarną swoją, ale ponieważ dzieje się to w kirze, w którym jest gaszona twarz, więc tych kości jest dwie. Ale teraz osnowę widzącej, kosztujemy to jeden woli, ale spokojnie, to jest, Weda jest od dużo tego, także odrzucam jedną kość, jedną też w fazie przygotowań. Czyli to było czyli wracam jakby do tego poziomu trudności, który miałabym, gdyby nie to, tak. Że dodatkowo mam kamień kolady, który w sumie chciałem zachować ten, ale ja go jakby na czas tego starcia rozbiję i dodam ci kość woli do tego rzutu. Wspomagasz mnie? Tak. I jeszcze mowa z dusz pozwala mi zamieniać jakiś wynik, ale ja użyję jej inaczej, bo mam głos i teraz głos to jest kruk, który poleci i będzie razem z tobą uczestniczył w wyzwaniu. Ta karta pozwala wysyłać swoje przyzwane stworza do innych graczy. Bo to ci daje teraz, teraz opcję modyfikacji niebieskich kości. Bo to, że ty sobie wygenerujesz, nie znaczy, że jesteś wyposażona w sprzęt, w umiejętności, w dary, które ci pozwalają. Mogę wyrzucić puste... Strasznie. Wiedźma jeszcze ma klątwę i każdy przerzut pustej kości będzie ci kosztował jeden woli. Ale to już ty tam to ogarniesz. Się wypukałam. Już mi pomogłaś, jak mogłaś. Ja się normalnie wypukałam, ale zobaczymy, może to jest mieć tam jakoś. Czuję tę pomoc. Nie, to było. Ale rzućmy to jeszcze. Tu jest symbolnicy. Okay. Jedna kość zostanie zabrana ze symbolnicy. Ale ja o tym decyduję. Tak, ty decydujesz, która z tych. Natomiast tutaj dwa symbole woli są już spełnione jak najbardziej. Jeden symbol instynktu mogłabyś ewentualnie próbować przeżyć. Czyli tutaj, jak mogę przełożyć te kości, żebym miała to oko? Tak, możesz tutaj na spancerzach niej na przykład. Mogę. W pancerze z kości masz przerzut za wolę, tak, przerzut za zieloną. A przerzucam, ale nie da się, żebym przerzucał. No to dobra, spróbuję. No musiałabyś mieć jakąś kartę. To się kosztuje jeden woli z pancerza kości. Dobra, to jest wola. Jest. No, czyli trzy symbole, meczują tutaj te trzy, więc jest wszystko wygrane. Ta kość zabiera tą, powiedzmy. Dokładnie, tak. I w tym momencie wiedźma jest pokonana. Moja mowa z dusz poleciała. No to było bardzo duże wsparcie. Dobra, czyli bardzo, ten żeton kadzi z tą... Odczuwalnie duże. Usunę. Ale ja ogólnie... Czyli to był świt, teraz ty. Tak, ja w południe idę do osady, próbuję się dowiedzieć, co się stało z drugim braciszkiem i eksploruję. Podejmuję takie ryzyko, bo tam jest żeton kadzi, także mogę się... Eksplorując, ciągniemy taką kartę właśnie ze stosu eksploracji i tu są różne rzeczy, które... Tutaj nie ma w tym przypadku jakby różnicy, że ciągniesz z innego stosu, bo jest tam ten żeton zagrożenia. Nie, on wpływa na wszystkie. On wpływa tylko na te rzeczy, które będą się... Czarny monolit. Czarny monolit... znakuje to własnicy, trzeba go zburzyć, lecz nie będzie to prosta zabawa. Tak, czyli trzeba zburzyć tutaj monolit, przy którym wyznawcy nicy tutaj ją czczą. I masz dwie opcje. Weź na siebie brzemię zadania, wydajesz dwa siły i trzy woli i samodzielnie usuwasz monolit Pani Zapomnienia. Nagrody zostaniesz pobłogosławiony. Albo zwołasz okoliczną ludność, by obalili wraz z tobą bałwochwalczy posąg. Ale pamiętaj,
że nie wszyscy są odporni na spaczenie kadzi i nicy, tak jak ty. Ale nie tracę cech. Ale nie tracisz cech. Ludzie, chodźcie, chodźcie pomagać. Chodźcie Trzeba pomagać. Tylko wziąć pod uwagę, że jeżeli zawołasz ludzi i wybierzesz tą opcję, dostaniesz pod kamień sagi swój, kamień pamięci, taką notkę, to jest kruchość ludzka. To będzie brzemię. Czyli to będzie ci doskwierać i chodzić za tobą już do końca życia, rzecz, tak? Że ludzie przypłacili kosztem to, że ty zaoszczędziłeś pulę. Gdybyś jednak sam to zrobił, dostałbyś z kolei brzemię nicy. Jest to przekleństwo. Wystawiłbyś się na działanie nicy bezpośrednio. Nie, ale... Musisz wybrać. Znisz w moim regionie. Ludzie ten. Tak. Czyli wołasz ludzi. No będziesz tak. musiał z tym żyć po prostu. I pod kamień sagi. To jest już moje trzecie... Lepiej jestem niż pod kamieniem już mam tak. Brzemię nicy, przekleństwo, kroczące przez skać, sława. Się udało. I kruchość ludzka brzemię. Teraz jak się pojawi jakaś karta, która będzie się odnosiła do tych moich... określeń przydomków, to różne tak, rzeczy. Ważne decyzje wynikające z pewnych rzeczy, które napotykamy w grze, które podejmujemy, no łączą się z tym, że bierzemy później taki przydomek, i który jest skonfrontowany z rzeczami typu przekleństwo, sława, brzemię. I to jest to, jak ludzie nas postrzegają, jak nas bogowie postrzegają, albo jak my siebie wręcz też sami postrzegamy. I na zasadzie tych rzeczy, które są pod kamieniem sagi, one przechodzą też w kampanii do różnych scenariuszy, to też świat będzie się inaczej do nas odnosił, w sensie tego, czy jesteśmy na przykład zhańbieni, czy sławni. Moja postać bardziej, ja szukam tych, nauczyłem się mowy duszy, tak? I mi bardziej zależy teraz, żeby poznać świat Veli, czyli z dusz umarłych, więc ta kruchość ludzka jakby wpisuje się w moje decyzje, bo coraz częściej przebywam z dobrze. Nie liczysz się po prostu z jakimi ludźmi, no przyznaj to. No, ale w takim razie... Bierzesz to brzemię na siebie. Dowiedziałem się, co się stało ze świtaniem i teraz też kobieta go zabrała do utopionych ziemi. Muszę ich przyzwać. Oni mi powiedzą, co się stało. Czyli teraz w utopionych ziemiach będzie starał się wyrwać swoich braci zza światów. Mhm. Poznać ich historię. Tak. Okay. No muszę tam tylko teraz... Czyli mamy tutaj... Przyzwać. Przechodzisz tam? Ale to następny. To jest teraz południe u ciebie. Okej, czyli ja teraz mogę próbować eksplorować, żeby... Tak, dzicz. Jesteś na regionie z dziczą, w którym jest taki symbol, więc możesz kartę dziczą. Czyli zielone. I mamy wylosuj wroga. To pilne bagna. To nie jest dobrze. Tak. Jeśli twoja wola jest mniejsza niż 4, nie jest mniejsza niż 4, masz szczęście. Musiałabyś wtedy odrzucić kość instynktu ze swojej puli w ogóle. Bazowej. Czyli czerwoną. Tak, bo to topielice by cię skusiły, masz niską wolę i wtedy dajesz się im wciągnąć. To są moje... Okej, okay, to jest startowe. Losujemy, tak? Tak, losujesz sobie. Zmornica. Zmornica ma dodatkową kośnicę, jeżeli jest zmrok lub wieczór. Na szczęście twoje jest południe, więc nie dostanie. Więc dostanie tylko swoją jedną plus drugą sposobną. Tak. No, ja... Jej wyzwanie to wola i instynkt. Ten wraca, wiesz? Czy... Właśnie miałam zapytać, czy on sobie czy kruk wraca. Dobra, czy ja potrzebuję niebieski, zielony i tak naprawdę niebieski. Tak, ale te dwa są najważniejsze, te, które są podświetlone, żeby w ogóle ją pokonać. Myślicie, że to jest dobry moment. Ja mam błogosławieństwo jeszcze dwa żetony, więc. Czerwoną może... na zieloną chociażby, bo wtedy instynkt jakby wzmocnisz sobie. Od światowida możemy dostać. Czerwoną. Zignorować efekt nicy albo. Kościły. Na kościły, ale tutaj nie przyda się. To nie. Wzmocnij sobie instynkt i sobie. Ale instynkt... Myślisz, kosztem, bo czerwona nie jest ci potrzebna. Zawsze możesz wymienić... Czerwona jest jeszcze niebieska. No, tak, ale na przykład czerwoną na zieloną i tak możesz, nie? Z postaci. Z postaci. Tak, no, tak ci zmieszczę. A na niebieską, no, zobaczymy. To ja rzucę może do tego, skoro już jestem taki... Jeszcze dwa. O, rany. O, no dobra, zagrajmy, zobaczymy jak to będzie. Symbole nicy każą, zabierają kości według wyboru gracza. Każą odrzucić jedną kość. Czyli w tym momencie już dwie kości będą musiały być odrzucone. Ale zobaczymy, co się dzieje. Rzuciłaś pięknie. Tak. Bo właściwie to, co potrzeba. No to teraz możemy ten, bo masz może jakiś pancerz, który cię chroni? Przed nicą nie. Nie? No to ale mamy... może trzeba wezwać pomocy światowida. Właśnie. Czyli za jeden błogosławieństwa możemy zignorować jeden efekt nicy, tylko że teraz jest motyw taki, że jest twarz nicy, tak? Tutaj, on jest zasłonięty. Więc to będzie teraz... Więc musimy wydać jeszcze jeden punkt błogosławieństwa, żeby w ogóle ona się ukazała. Żeby przebić się przez tą zasłonę zapomnienia. I te punkty błogosławieństwa możemy razem wydawać, więc ten... Czyli ty wspomagasz, wydajecie dwa, tak? Czyli ignorujemy tą jedną, tak? Okej, tak. I w tym momencie te dwa symbole są spełnione. Czyli ponosi straty, to nie była łatwa sprawa, ale... Tak, no to ta kośnicy zabierze tą kość i mamy tylko na woli poniesiesz jedną stratę. Wola to jest wciąż tak, tak, ale zmornica została pokonana. I to pielne bagna również. Teraz jeżeli byś chciała tu zostać i odpocząć, rzeczy następnej akcji... teraz schodzi z mogę czerwony, ale te dwa masz. Akurat nie. Tak, i ten żeton. I w tym momencie odnalazłaś już swój łuk, bo już eksplorowałaś wystarczającą ilość razy. Dokładnie. I masz...
Czy to jest, to, czy w tym momencie tak, mogę go zawsze jak zyskujesz przedmiot, możesz go wymienić z takim, który masz już na... A później dodatkowo jeszcze w fazie obozu możecie sobie zmieniać i... Tak, zawsze reorganizować tą kartę postaci można przedmiot. Tak. Ogólnie w trakcie konfliktów, to te karty, które są poza jakby waszą kartą postaci, to macie jakby prawo do jednej reakcji, czyli możecie sobie zamienić jedną kartę... To nie użyłam niczego. Na coś, tak. A ty wymieniłaś błysk na, zwady na błysk, no i słusznie. No dobrze, dobrze. I to był świt, teraz tym lecisz do zmierzchu. No to ten, ja się wymykam, ogólnie tu już tą Kadzi, nie zamierzam... Żeby wyjść z tego regionu, który jest zgrany Kadzi, trzeba instynkt wydać. Żeby się wymknąć i do utopionych. Mhm. I tu w utopionych przyzywam braci. Mhm. Wydając ten, te plotki i dostaję dwóch stworzy, Jaskr i Świteń. To są ci bracia, tylko teraz oni są już z morami, bo są wyrwani tak. ze światu. I oni mi opowiadają, co się stało. I to jest kolejny ten żar serc. Bracia padli ofiarą pytania przez narzecznicę, bogunkę Nicy, przez ludzi zwaną Południcą. Udaj się do klątwy i przywołają w samo południe. Tylko tak pomścisz bracia i wyzwolisz ich spętane dusze. Czyli ona obiecywała im, okazuje się, że to jedna kobieta zrobiła wszystko. I to się ci bracia nie rozmawiają. Ale w tym momencie oni ci mogą jakby z tobą chodzić i służyć. Tak, oni, ja ich od razu ten głos na razie idzie w odstawkę, lecisz sobie gdzieś tam do Ukrainy. Świtaj wpadasz, Jaskr. Nie, dobra, to są miejsca, w których układamy sobie narzędzia jakby do walki, tak można religie, powiedzieć, ale też przedmioty mistyczne, ale również sprzymierzeńców. Dobra. I, to, i oni rzeczywiście są jakby na stałe, czyli jeśli korzystamy z tych kart... Tak, bo karty akcji, które mamy na ręce, jakieś rytuały czy tak, na ręce powinniśmy, ale... No albo to nie jest jakieś istotne, tylko że one działają raz na turę, w fazie obozu się odświeżają. Odświeżają, dokładnie. I teraz tak, twoja? Moja. Czyli ja mam zmierzch. I co? Tak pod tego smoka? No tak. To do leża całożercy trzeba się udać. No. Jest to w Karwatach, czyli dwa obszary. Ja mam tylko jednego blesa, ewentualnie ci... A nie, nawet nie pomogę, bo teraz tam twarz patrz. To tak idziesz... Ale to i tak do następnej tury przeczekać, czy będzie liczyć, że twarz zmieni. To sobie przyśpimy, ten obóz zrobimy, tak, zregenerujemy się. Podejść blisko. I tak. Odświeżymy. A ja sobie do klątwy tą południcę też spróbuję ją znaleźć. Tu? Nie, bo ty masz tu masz Karwaty, musisz w tą stronę się... Mhm. Tak, bo leża jest w Karwatach. Mhm. Okej. Czy idziesz o te dwa, właściwie do wieczora, tak? Z ziemi Cylęgów masz jeden, do dwa. Do nocy w sensie. Tak, do nocy, tak. Mhm. Już wchodzisz w obóz za chwilę, tylko jeszcze Dominik musi nadrobić. Ja ale się... muszę zapłacić? Nie, bo nie wymykałaś się z terenu, gdzie jest Kadzi. Tak. Ja się wymykam i idę... On wychodzi. W kierunku ten. I teraz to było ostatnie? Tak, i wchodzimy do obozu. Czyli obóz i teraz jest ten moment odświeżania. Wszystkie karty, które mają symbol ogniska, regenerują nam tylko jeden. Tak, jeden, ale no, niestety też jest tak, że jeżeli... Nie ma tutaj już tak naprawdę istu i potęgi światowidza, jeżeli ta twarz popadła w zapomnienie, więc nie uzyskasz też pierwu. Bo pierw to jest tak naprawdę energia i siła tego Boga Stwórcy. Jestem w bardzo złym miejscu. Tak. Ale może się obróci, wiesz? Jeden dowolny i jeszcze te dwie możesz tutaj. No akurat, zrobione są na pewno, tak? Jasne. Dobra, obóz jest zrobiony, tak? Tak. Ja przechodzimy do fazy Nicy, więc ja jeszcze raz poruszę wił chmura, czyli znicza naszego, który tutaj rozsiewa Kadzi. Rozpruwasz baj, porusz go na przebicie wali, a to jest akurat w klątwie, on twoim śladem idzie zupełnie, w klątwie. No. Ogólnie normalnie bym czepnął tego gościa, ale nie da rady, bo nie mamy włóczni życia, tak? I na każdym było wszystko przeciwstawne. Żeby włócznie, to jest rozbita relikwia, ona jest w dwóch częściach, trzeba zdobyć dwie części i ją złączyć w świątyni i wtedy go można przeszpilić. Tak, on spowodował też, że tutaj w przeciwległym Kirze na wszystkich uroczyskach wzmocniła się Kadź i to spowodowało aż trzy czerwone żetony Kadzi. Mhm. Te czerwone żetony Kadzi przyspieszają dokładanie czarnych kamieni, które tutaj będą zasłaniać te twarze, ale również czyli trzeba się liczyć, tak, ale trzeba się liczyć też z konsekwencjami, że stan, w jakim zostawimy planszę i pójdziemy się już na końcu skonfrontować ostatecznie ze Zniczem, czyli tu w Nawi, czy w Zaświatach, to on też będzie wpływał na trudność tej walki. Aha, czyli jednak to, że nie możemy sobie na pewnym etapie zostawić tego świata i tych ludzi na pożarcie wszystkim, tylko musimy też zadbać, żeby to nie przeszło pewnej granicy, bo ona wzrasta w siłę, jeżeli tej Kadzi jest coraz więcej. Okej, okay. Za bardzo zajęliśmy się sobą. Ale... No. Jeszcze macie połowę gry powiedzmy przed sobą. I teraz tak, dokładamy jeden czarny kamień. Nie ma tu żadnego czerwonego tu gdzie on jest, więc ekstra nie będzie, ale z czterech już wymieniamy i kolejna twarz, ta, w której on przebywa, opada w zapomnienie, czyli dwie już są. I teraz świt, tak? Nadchodzi świt, jeszcze są te dwie twarze, więc mamy świt. Kartę świtu tam następnie odkryć. I sprawdzamy w tą stronę. Tak, i zobaczymy, jaki będzie jego obrót. I... Tak, i mamy raz. Czyli obrócił się. Co? Czyli te dwa kiedy są wolne jakby od wpływu Nicy, a te dwa są bardzo na czole. Ja ściągam na siebie.
Są nowe błogosławieństwa, a wy możecie już startować teraz z turą. Restarcie. Dobra, czyli ja sięgam teraz po kartę... Teraz rozpatrujesz to wyzwanie ogólnie? Po prostu tak. Tak. Bo ten smok tutaj jest. I... On ma jedną koźnicę, ale na efekcie krytycznym to on ma takie zionięcie. On ma zionięcie, minus 3 się wyrasta. Ale spoko, ja raz miałem minus 3 krytyki tutaj, więc minus 9 siły, więc... Mam się nie bać? To nie jest najgorsze, co może się wydarzyć. Dobra, co ja tu mogę pozamieniać, tak żeby wyjść z tego... Tak, faza przygotowania. Bazową pulę. Chcesz osiągnąć, musisz aż 3 czerwone i 1 zielony. Czyli musisz jak najwięcej czerwonych wygenerować. Dokładnie tak. Czyli siły. Pytanie jak? Ja mam tego, ja właśnie też mogę teraz... Chyba nie pomożesz. Brata mogę wysłać tylko w zaświatach, nie? On jest... Okay. On jest jakoś czyli tam te zieloną mogę średnio zamieniać na czerwoną. Tak, ja z tego. Bo prawdziwe miano to jest to, że ty znasz prawdziwe imię tego smoka. Jeżeli go użyjesz, to masz nad nim pewną jakąś tam określoną władzę, ponieważ prawdziwe imię jest tutaj bardzo istotną rzeczą, jeżeli tak chodzi o władztwo. Więc ty mówiąc mu te, wykrzykując to prawdziwe imię, możesz już się wzmocnić do tej walki. Więc jeżeli zagrasz tą kartę, to już kość instynktu możesz sobie zamienić na siłę, czyli instynkt w siłę przekuwasz. I mało tego, jeszcze w fazie przewag, czyli później już po rzutach, będziesz mogła jedno trafienie krytyczne, czyli na przykład zionięcie, zignorować. Czyli już to prawdziwe miano już możesz tutaj sobie do przodu dać, że jest zagrane, tak? To by było, żebyśmy wiedzieli. To by było razy... I już masz troszeczkę tą pulę zbudowaną. Jeszcze chcielibyśmy... Jeszcze chcielibyśmy jedną czerwoną i dołożyć zieloną, przy czym tak, wymienić mogę... Dowolną na zieloną, to... tak. Właściwie to... Nie, musisz tak to zrobić, a teraz tak, dokładnie. Właściwie tak, dowolną i teraz... I to jest z mojej postaci. Tak, to jakby twoja postać w instynkcie się specjalizuje. Tutaj mogę tylko zamieniać, to jest ale gdzieś dołożyć. Tak, czyli co? Ja mogę rozumieć tutaj. Tutaj. To jeszcze nic nie powinien dać. Co? Czyli trzy punkty instynktu, czyli zielone. Tak, bo błysk światłogońca jest takim łukiem, że jeżeli wydasz bardzo dużo instynktu, czyli aż trzy punkty swojej puli, to możesz dołożyć czerwoną kość do wyzwania. I to jest mi potrzebne. Kość siły. I czyli tutaj jest potrzebne. Dobrze przymierzyć. Czyli poproszę o kość, bo tu nam się skończyła. Tak. Czyli teraz mam tę pulę, z której wystarczy, że wyrzucę tak jak trzeba. Ja mówię, że ewentualnie tego oświetlenia wysłać. Bo masz coś takiego, że jeżeli wróg wyrzuci symbol kadzi, to dodajesz jeden symbol siły do... Czyli on zamienia tą negatywną energię kadzi, wykorzystuje ją, bo jest upiorem i daje też tobie coś z niej pozytywnego. Więc jest to zawsze jakiś tam... Chcesz dać ci jakiś przedmiot. No to powiedzmy, że wysyłaj. Że mową z duszka, jeśli że jeśli się oferujesz, to wysyłaj. Mową z duszka, że mu ten... W razie czuję, jakbyś była moją drogą siostrą. No spokojnie, to. Okay. Zobaczymy, czy się zda egzamin. No to sprawdzamy, czy się przyda przerzucenie. Czyli tutaj już mamy wyrzucone i teraz ja. Nie. Nie rzucam. Nie tak dobrze bym chciała. Ale też nie tak źle. Dobra, dobrze. Czyli tutaj by było, tutaj by było. To się zamienia? Tak, efekt krytyczny zawsze może zamienić sukces, ale możesz też z karty niektóre wykorzystują efekty krytyczne. I zauważ na przykład złaknione krwi, czyli topór zrobiony właściwie skła tego smoka, jemu jednego brakuje, jego znalazłeś na miejscu i tak go wytropiłaś. Więc ten topór, on wykorzystuje symbole krytyczne na sile. Wymień tę kość na dwa symbole. Teraz też możesz skorzystać z siły, czyli wtedy dostaję te żetony, tak? Czy rozumiem? Tak. Tak. Bo gdy wymieniamy kości, to zabieramy kość i kupujemy... Jasne. I to powoduje, że już mi starcza. Już mi starcza. I teraz jest jakaś nadwyżka tutaj? Czyli jak ja więcej mam... Nie, tak. Masz tak naprawdę się do wybrania dwa symbole instynktu i dwa symbole woli. I to będą twoje straty, jakie poniesiesz w tej walce, jasne, jeżeli nie czyli tutaj i tak nie jest możliwe. A co ja mogę tym świteniem? O, gdyby tu wypadło kać, to by ci jeszcze wsparł na sile tak naprawdę. Okay. To by się mogło przydać i przerzut ci gwarantował, ale już przerzutu właściwie nie potrzebujesz. No nie potrzebuję, bo teraz de facto przydałyby mi się zielone. Tak. Ale już nie jest na stanie. Symbol krytyczny tutaj z prawdziwego miana sobie obroniła się. Nie tak. Masz na ostrze nożego. Tak, nie jestem tu i woli, więc postawiłem. No to są twoje straty, więc musisz trochę tej grozy smoczyć, czyli dwa woli. Ale to jest w ogóle realne tutaj wypełnić? Nie do końca, czyli da się to pewnie wymaksować. Tak, no na przykład wszyscy razem. Tak? Tak, czyli te symbole rozpatrujemy, pokonałaś smoka, masz go na ostrzu noża, natomiast no tutaj ta walka potoczyła się tak, że musisz pewne straty ponieść. Zgroza smocza jest na instynkcie, więc dwa woli, dwa instynktu. Tak, no i to obrazuje takie to realną stronę konfliktu, nie tylko mechaniczną. No bo no w starciu ze smokiem, no kto by wyszedł bez szwanku, prawda? Więc no nie jest to takie... Tylko jakbyśmy walczyli razem. Tak, gdyby może czterech bohaterów tu się złożyło, to prawdopodobnie byliby w stanie tutaj tego smoka. I wtedy jakby nie ma strat, czyli nikt ich nie ma.
Nie, tak to się rozpatruje. Nie. Czyli ja muszę zrezygnować z... Dwa instynktu i dwa woli. Dwa instynktu i dwa woli. Czyli tak. Akurat te i tak. No przed żenięciem tak się ochroniło, więc moje zdanie to... Tak, nieźle. To nieźle. Dobrze. I teraz jak masz u smoka na ostrzeża, to musisz podjąć pewną decyzję. Okazuje się, że ten kamień święty, którego jako kapłanki tam sobie strzegłyście od wieków, taki biały, to było jajo smocze. O! To jest pierwszy trop. I ten smok wcale tam nie przeleciał tak z rządzy mordu i władzy, tak? Więc to jest jedna rzecz. I teraz musisz decydować, tu jest to opisane, czy zabijasz Drakiwa, czy zabijasz tego smoka. To zmienia dość mocno postać rzeczy. Tak, bo widzisz, że w tym leży całżercy mamy jeszcze... No tam jest jajo, to jest mały smok. Jest mały smok. Pisklę praktycznie. Pisklę smoka Drakiw. I teraz ty jako ta, która tu dokonała swojej zemsty, zabiła matkę czy ojca, zabiła tego smoka, musisz albo zabić również jego pomiot i wtedy otrzymasz określone nagrody i określony tytuł, zabójca smoku będzie sławna, ale możesz też tutaj takim maczynym sercem trochę przygarnąć tego Drakiwa, to małe piskle smocze. I wtedy ludzie będą postrzegać, że ty wcale dobrze nie zrobiłaś i okryjesz się hańbą, będziesz odnazywała matką potworzy. Bo w końcu on dorośnie, tak? Tak, co będzie robił, więc... Ale to jest twój wybór i zależnie od tego wyboru dostaniesz jakby różne też karty tej nagrody, czyli inaczej się ta historia rozwiąże. No i właśnie, teraz czy stać się Daenerys? No, motyw jest tak, jak przyłączysz do Drakiwa, to dostaniesz jeszcze piekielny blask, kartę, która pewnie będzie jakoś mogła też współgrać. Ale to jest ten moment, kiedy ja mogę przejść na stronę zła, tak mówiąc trochę tak upraszczając. Znaczy decydujesz, co wykorzystasz do tego, żeby tak naprawdę... Rozwinąć tę historię w którąś stronę. No, oczywiście możesz sobie podglądać karty, jakie są dalej, ale my chcieliśmy jednak, żeby to był taki motyw wybór. To jest wybór graczy. Nie no sobie tak, sugerować, że ten topór jest lepszy niż smok, czy coś następnego. Nie. Każdy to... według własnego wyboru. Tak? Ale fajnie jest mieć też topór, który i tytuł... Zabójcy smoków, za smokobójczyni. Jest wolny dzban piwa w każdej kaczy. Bardzo mnie kusi zostawienie go przy życiu. Jeszcze zabicie, to możesz spętać jego duszę. Tak, bo jeżeli go zabijesz, to dostaniesz topór, to jest taki, że ten topór, no to może zdecyduję, a później powiemy, co tam mu się wydarzyło. Jak czujesz? Jak czujesz, właśnie to jest trudne. I pamiętaj, że to pod twój kamień sali pójdzie i będziesz o tym pamiętał do końca życia. Pod kamieniem na zawsze, więc jakbyś grała później jakiś drugi akt, jakąś inną... Niewykluczone, że na przykład całożercy jakiś smok brat chociażby przyjdzie, będzie się chciał mścić, to wiesz, tak, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Smoki to są takie... Kłóci się to z moim światopoglądem, bo normalnie nie zabiłabym smoka, bo smoki uwielbiam. I fajnie, że jest, znaczy i tak go zabiłam. Tak, bo tego małego bym nie zabiła. Ty nie wiedziałaś, że ten musiałaś. Tego małego bym nie zabiła, ale chcę mieć te słabe i tak, i po prostu wybieram zabić. Smokobuczynię. Tak. Tak, czyli kładzie sobie tutaj pod kamień teraz sagi już smokobuczynię. Czyli sobie do tego Drakiwa i go wiesz, że zabiję smoka. Tak, i teraz już twój topór złakniony krwi, który zrobiłaś z tego kła, który znalazłaś kiedyś w całżercy, wyrywasz sobie drugi kieł i robisz całżercę. Czyli nazywasz imieniem smoka ten topór, którym będziesz dzisiaj walczyła, tak? I dodatkowo jako tutaj kartę akcji otrzymujesz duszę Drakiwa, ponieważ zaklęłaś tą duszę, tak, spętałaś tą duszę w takim kamieniu, którego i to mogę sobie zamienić. I to jest, nie, to już jest taka karta akcji. Ponieważ takie przedmioty typu amulety, takie jednorazowe, które w turze używamy, traktujemy to kartę akcji. Czyli ja rozumiem, po tych, jakby po braku ikon. Tak, bądź po tych symbolach takich też tutaj. Nie? Albo tu, dobrze, rozumiem, dobrze. Czy będziesz mogła z tej duszy czerpać moc. I tak, to się dokonało. Dokonało się. I to było o świcie, słuchajcie. Tak, wnieść do tej historii. Ja heroicznie spróbuję tą południcę przyzwać, więc na razie o świcie odpocznę sobie, czyli wykonam akcję po prostu odpoczynku. Heroicznie sobie odpocznę. Heroiczny odpoczynek. No, można ją przyzwać tylko w samo południe. No jasne. I poczekamy sobie do południa. Może działać dalej. Mogę cię zabić. Dobrze, że masz te super takie nowe przedmioty, rzeczy, bo ja możliwe, że będę potrzebowała pomocy. Z tym, że prawdziwe miano już... Zużyłam, tak, racja, masz rację. Co ja mogę? Mogę spróbować pójść już w tę stronę? No właśnie, teraz na przykład mogłabyś spróbować odzyskać jeden z fragmentów włóczni życia, żeby tą umorę przywieźć tutaj. Ale to tam pójść. Tak, pójść i zdać taki test w komnacie próby w świątyni, tu jest tutaj, żeby dostać tą część. Dobra. To był taki kolejny. Później z portu można popłynąć sobie do zimnicy. Mogę się przemieścić o te wszystkie obszary?
To o 3 to już będzie, nie o 2. Każdy ruch kosztuje tylko... jeden... Czyli do wieczora dojdę tu. Tak, i możemy... Tak, że czekasz teraz w ogóle, teraz Dominik będzie sobie... Jakbyśmy chcieli zsynchronizować jakieś akcje razem, podejmować jakieś wyzwania razem, to trzeba pilnować porę dnia, ale w tym momencie ja w południe, no to próbujemy to zrobić. Okej. Okay. Masz 3 kościelnicy, więc to jest bardzo trudne. Jeszcze jesteś w tym obszarze, który nie ułatwia. Tak, jeszcze działa każdy. No to jest tak ten. Hardcore, ale zobaczymy. Wymienimy sobie jedną kość. Skorzystaj. No bo wydam się zawsze. Zawsze może wolić. Kość instynktu wymieniam sobie. Rozłupię kamień. Kolat, żeby dodać sobie kość woli. Dobra, czyli działasz z efektu swojej postaci i działasz z dodatkowej tej karty, czyli odwracasz. Teraz tak, osnowę widzącej mogę przyzwać tutaj, tylko że ja się znajduję w przebiciu wali. Więc stracisz dodatkowo na woli. Tak, to mnie to jakby, to jest efekt taki uboczny, że... Ten, dobra, wydam jeden woli, żeby to jest odrzucić. Jest blisko za światło, że używając tego głosu nie narazi się na odrzucę jedną kość. Niebezpieczeństwo. Mhm. To jest moja pula, tylko dalej przydałoby się coś, jakoś siły tutaj zdobyć. I teraz, czy ja ci mogę pomóc? Na pewno możesz tak, jakby będę miał efekty krytyczne wyrzucone, to kamienie możesz go rozłupać. Mhm. Ale masz, nie, żadnie działa na odległość, a dusza drakiwa działa na tym obszarze? Nie. Musielibyśmy być razem, nie? Mhm. Ja mam jedno błogosławieństwo ewentualnie, ale no, nie użyję, bo jest teraz zasnuta twarz. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Czyli ona jest tutaj aktywna. Dobra, ale patrz, mam się tutaj pomogło to. I ona, jak wrogów wyrzuci kasz, to dokładam symbol siły. Więc za te dwa symbole dostaję już 2 siły. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak, masz te i te kadzie obrócą się w krytyka. Okej, okay, to będzie w przewagach. Jeszcze teraz mam fazę, jeszcze wcześniej jest determinacja, gdzie mogę modyfikować te kości wszystkie i przerzucać. Więc tak naprawdę potrzebuję teraz wolę, bo żar serc to jest 2 woli, 2 siły i siła jako dodatek jeszcze. Okej. Okay. Siłę już masz, no to wolę musisz przerzucić. Okej, okay, z wolę mogę tak. Ja stoję za 1 woli pozwolę mi przerzucić kość. Mhm. I determinacja wypadła. Okej, ale jeszcze sobie spróbujemy zredukować straty, czyli... Przerzucisz jeszcze raz. Chociaż tak, wyrwę na siłę, tak? zostawię to ten, zostawię sobie pierwszy... Czyli tutaj masz to, co trzeba, tak? Tak, mam jeden topór ekstra, czyli... Jeden siły stracisz. Stracę 1 siły, tylko teraz tak, działa tutaj efekt kadzi, bo jest w regionie, tak. Więc tylko kości po zamieniają się na kadzi. Efekty krytyczne. Na efekty. Tak. 2 efekty krytyczne, a jeden efekt to jest przez to, że jesteśmy w południe, praży słoneczko i pani wyrzuciła krytyki, to na każdym krytyku zabiera 3 siły, czyli mnie podpala praktycznie. Czyli jeden krytyk to jest 1, 2, 3, kolejny drugi... sprowadza mnie na 0 i to otrzymuje uraz. Tak, możesz sobie to zadać. Znaczy mój uraz. I już ta kość nie będzie mogła być przerzucana. Tak, czerwone kości moje nie mogą być przerzucane i żeby się pozbyć teraz tego urazu, muszę się wyleczyć praktycznie do maksa i jakby wyrzucić wtedy, wypchać ten kamień. Właśnie nie mówiliśmy, to nie giniemy w tej grze, dopiero w finale. Na samym końcu. Dopiero jak weli, jak jesteśmy w zaświatach, to nasze faktycznie dusze mogą zostać unicestwione. Więc jeżeli w końcowym konflikcie dojdzie do tego, że ktoś mi sprowadzi na zerówkę, to wtedy jest koniec. A także ale warto jeszcze powiedzieć tak w dwóch słowach, jak wygląda właśnie to finałowe starcie, czy też tylko dokończę wątek, jeżeli chodzi o zwierzęcy. Mogę oczywiście ubić tą południcę, ale jest efekt ocalenia. Brat błaga mnie o litość dla tej bogunki i czy pozwolę mu odejść, a w zamian bogunka odda ist, czy jakby taką esencję bytu jednego z braci. Teraz motyw taki, że ja to wybiorę, tak zwane ocalenie, to będę otrzymał serce bogunki brzemię, ale jednego z braci muszę odrzucić. On jakby znika już z gry. Idzie z nią sobie. Tylko... Czyli historię miłosną zakończyć. Tak, tak. Ale ja sama wiedzieć, że to nie jest znowu jakaś podpucha tej kobiety, tak? No, czy ona znowu nie... I co z nim zrobi? Już raz ich nie wiem, nie? Sprowadziła. Albo zemsta, że takie byty nie posiadają uczuć, nie są zdolne miłować innych. Jedynym ich celem jest nieść cierpienie. No i chyba to jest tą drogą. Czyli na potwora. Oczywiście, że tak. Ale ludzie powiedzą, panią rodzaju, okrzykną mnie słabą, bo nagle wszystko zacznie kwitnąć w tym regionie. Bo południce wyciekle są, kurące.
Okej, okay, bierzemy sobie sławę, pani urodzaju. I normalnie dostałbym kroczącą weli i wezbranie justu, ale tego nie mam, czyli dostaję aurę żaru. Czyli nie wiem, co tam te karty robią, pewnie są dużo lepsze. Dostaję aurę żaru i muszę sobie z nią teraz jakoś poradzić. Okej, okay, fajny rytuał. To jest kolejny rytuał, którego... Dobra, czyli co, do tej... To był... Pisa. Tak, tak, to, bo to był, to, bo to był wyrywek, że tak powiem, z rozrywki, ale tak, tak to mniej więcej wygląda, tylko jakby zmienia się cały czas sytuacja. Natomiast na końcu, na finałowe starcie, i ono wygląda trochę inaczej. Tak. Tak. Mamy tego wilkmura zmienia naszego. Jak przebijemy właśnie znicza tą włócznią, unieruchamiamy go w świecie bóg żywych i możemy popłynąć do Nawiciszy, zejść do Nicy, do światów i spróbować go pokonać. To jest już taka finalny konflikt? Tak, i tam walczymy albo my, albo on, czyli już do końca. Czyli iluś punktów. I tam rzeczywiście można żużyć. To wygląda mniej więcej tak, że wtedy on atakuje nas różnymi ciosami. Tak, ja bym to włoży, pokażę tak chyba. Jasne, tak, prawda? Najlepiej. Przesuniemy tu nawet troszeczkę. Mamy Wilkura Zicza i on ma to wyzwanie takie standardowe wyzwanie, tylko my go nie pokrywamy kościami takie jak standardowo, tylko on ma swoje ciosy. Wyobraźmy sobie, że walczymy z tym wielkim potworem, z tą zmorą taką, która ma różnego rodzaju ataki. I tymi atakami będzie nas po kolei, zależnie od ilości graczy, dla każdego po jednym serwus, tak? Czyli jakbyśmy grali, to są jej stakula ataków. I gra będzie miała też tak, że w trakcie jakby przygód będą mogły tu dojść nowe, mocniejsze rzeczy. Na przykład jego rodzicy przymierzeńcy, albo te ciosy się zmienią, jakby zależnie od tego, co my zrobimy. Jasne. Tak? Samo stan planszy i ilość tych czerwonych żetonów będzie tu wpływał na tą walkę, na jej trudność. Więc dla ciebie jest na przykład jeden atak. I teraz decydują gracze, kto jest pierwszy. I ta pierwsza osoba musi się skonfrontować. One i tak zostaną wszystkie rozpatrzone, nieważne czy zniczy pole wcześniej. Tak, czy ja pokonam, tak, powiedzmy, tak, możemy tak zainstalować. I ty na przykład otrzymujesz kartę Pakt Krwi. Tak? I to jest karta wyzwania. I ty teraz ze swojej puli, tak normalnie, musisz zwyciężyć w tym wyzwaniu, pokryć, a wszelkie nadatki w formie żetonu będziemy kłaść na nim. Czyli trzeba pokonywać te ciosy, a nadatkami czyli zbierać to, co na nim. Czyli się udało zrobić tak, właściwie przed ponad chwilą Dominikowi, to jeśli bym wyrzuciła, czy też w jakiś sposób uzyskała... No, tak, a na przykład pakt krwi w rozstrzygnięciu, oprócz tego, że tutaj walczysz, mówi ci, że tracisz jeden siły za każdy czerwony żeton kadzi pozostawiony w krainach. Czyli na ten moment straciłabyś trzy siły w rozstrzygnięciu. Tak. Czyli jeżeli zostawimy planszę sobie, to ona... Tak, nie może tak być, że my idziemy i zostawiamy tych ludzi zbyt, na pożarcie, nie coś. To znicz będzie zbyt potężny. Tak, bo ona czerpie siłę z tej kadzi. Więc tu masz ten i ty testując może być coś przeżyje. Później Dominik dostaje swój cios. Jest to wypalający żar. I też musi te trzy symbole siły najpierw przejść, żeby przebić się przy ten cios. Jeśli się uda, coś więcej, to wtedy zbieram dań. Jeżeli obaj gracze przeżyli, tasujemy i znowu rozdajemy po jednym ataku. I tak jest kółko, dopóki... No, musimy pokryć wszystkie te symbole. I to jest bardzo dynamiczna rozgrywka, ale też i taktyczna, trzeba tutaj sporo kombinować, nie jest to łatwo. Sprawa jest taka, że jeżeli ty, dajmy na to, masz... Czasem trzeba się tylko bronić, walczyć o przeżycie. Jeżeli pokrywasz te symbole i wtedy masz jakieś ekstra symbole, które możesz przenieść na niego, to przeważnie obrywasz wtedy tymi tutaj, że tymi symbolami wsparcia. Czyli ta pula się schodzi. Czyli każda tura tam jakby bardzo osłabia i sprowadza nas coraz bardziej blisko zeru, bo tam nie możemy odpocząć. Tam już nie ma... Tak. Karty też tylko raz się... Tak. I jak któraś z postaci spadnie na zero, to ona automatycznie ginie wtedy. Czy może spaść tylko jedną tą wartością? Tak, czy jedna. Nie, wystarczy jedna. To jest po prostu to wtedy na danej poszczególnej... Czy będziemy o niej śpiewać pieśni, a na chwale nie zginie. Bo tak, tutaj jest też wybór często, czy ja się obronię, czy się poświęcę, ale jednak poświęcę się, zginę, ale finalnie dorzucę jakiś żeton na tego głównego przeciwnika. Tak. To jest miejsce na heroizm. Na pytanie graliśmy, to dużo osób właśnie miało takie sytuacje, gdzie wszyscy zginęli, ale udało im się ubić tego znicza. Była sytuacja, gdzie wszyscy udało im się przeżyć, bo mieli bardzo fajnie porozbijane te karty, potrafili się wspierać i fajnie to wyszło. Ale były też takie scenariusze, gdzie kilka osób zginęło. No. Więc jeśli nam się to uda, to wtedy świt nastanie. Okej, okay, czyli wtedy zwyciężamy bądź giniemy. Ale generalnie wspierać się trzeba bardzo mocno w tej grze. Trzeba się bardzo wspierać w tej grze i to jest właśnie apel do was też, żebyście kochani nas też wspierali. Dorzucali kosteczki i pomagali nam ufundować tą gierkę. Powiedzcie jeszcze w takim razie... Powiedzcie, że stanie pieniądze, później będzie wiedzieć. A jakieś RPG? Leci. A jakaś karcianka? Idzie. Już leci. Także... Granie przeciwko sobie?
Mechanika już działa. A, bo kooperacja, bo to spokojnie, spokojnie. A co, chcecie zagrać piątym plemienie? Tak, jeden zły ma być? To jest, opcji jest multum, tylko najpierw my doszlifujemy kooperację. Niech to fajnie zaskoczy, niech to fajnie gra. Także tak. Co szykujecie na kampanię? Dużo wzbogacenia świata, tak. Zresztą, że nowe sagi, przygody, krainy, jeszcze więcej interakcji z tymi decyzjami, które podejmujemy tutaj trudnymi. Sorry, nie będzie jakiś, świata. Nie będzie ozdobnych kubeczków, kapsli czy czegoś takiego. Będą, jak już to strażegowe, to będą tylko i wyłącznie rozwijały fabułę, to będą dodatkowe komponenty, upgrade komponentów, wszystko ma tą grę wynieść. To drewno, figurki, zobaczymy przy jakim progu by się udało, że figurki do wersji podstawowej też użyć, ale to musiało być już trochę... Przemu pisze super teksty, ja staram się dobrze malować i jeżeli chcielibyśmy mieć arty unikalne do każdej karty, tylko oczywiście to zabierze czas, ale opcja jest taka, że właśnie, żeby ta gra wyróżniała się spośród innych gier tym, że będzie wyglądała super. Mhm. Startuje się 31 maja. I startuje też kampania na Kickstarterze, bo chcecie je połączyć. Tak, ale to na Kickstarterze chcemy trochę opóźnić, zobaczymy jeszcze jak to wszystko się potoczy. Nie chcemy być rozproszeni przez dwie akcje w tym samym jakby momencie. Skupmy się na razie na tej wersji. Ja wiem, że dużo wydawców ucieka od razu na zachód, na Kickstartera, ale my tu bardziej nam chodzi o stworzenie tego świata, a nie po prostu jakiekolwiek. Tak, narodzimy ziemi najpierw, a no, jeżeli Kickstarter powstanie z jakimś opóźnieniem, to Stretch Goal i tak będziemy łączyć, czyli wspierający nas wspierają dostaną sticka i vice versa. To będzie jako jeden projekt fundowany. Tak, bajecznie by było zrobić Stretch Goal w postaci po prostu podróżowania po tej krainie i niech Stretch Goal to będą jakieś miejsca, które jak nam się uda to odkryjemy, niech będą drogi wyboru. I też wy poczujecie się trochę, będąc już w tej grze, a jeszcze w nią nie grając, prawda? Po co sama akcja może na to pozwolić. Dobra, czyli wspieramy się 31 maj i potrzebujemy sporo kosteczek. Tak, dużo kosteczek. Dużo kosteczek. Okej, okay. Bardzo... Kryty, bardzo, się rzucasz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję chłopaki za rozgrywkę. Trochę się czułam zagubiona, bo to pierwszy raz, ale... Ale jest tu dużo rozwiązań, które po prostu nie ma w innych grach. Smoka jest... pokonałam. Dwa razy nawet, można powiedzieć. Mało ale ten. Ja mam braci, ale oni się niczego nie nauczą. Po prostu... Właśnie to chodzi o to, miłość. Że też, pomimo, że zagrasz sagę jedną, ona ma jakieś drogie wybory, okej, okay, ale my też regrywalność zwiększamy tym, że po prostu jeżeli się pojawia na przykład jakiś król z duszy, to mnie też modyfikuje. On może wszystkie z duszy w deku wyrzucić. Ja mogę grać ten scenariusz jeszcze raz, przyzywam braci, a okazuje się, że inne z duszy przyzywam, że nie ma tych braci. I to jest zaleta tego, co na przykład zwykła gra, która ma ten podręcznik, gdzie masz księgę opowieści, tak? Ona ci tego nie daje, bo nie możesz wyrwać stronę i jej modyfikować. Musisz napisać nową. A tutaj możemy sobie na każdej płaszczyźnie praktycznie modyfikować tą grę. Tworzymy tu historię według naszych decyzji i możemy je jakby... kuć na nowo z każdą rozgrywką i odkrywać ten świat, bo on jest na tyle głęboki i bogaty, że tutaj ciężko jest przerobić w jednym scenariuszu choćby 10% tak naprawdę tych kart eksploracji, które kryją nowe przedmioty. A gdyby tak to zebrać, ile tu jest komponentów, ile jest kart w takiej jakby bazowej wersji? Jak... Minimum 300 kart. Aha. Bo, tak, mamy. Żetonów będzie koło setki? Koło setki żetonów. Staraliśmy się jakby też nie iść w taką, że zasypujemy grę żetonami, wszystko znakujemy, bo wiele rozwiązań, między innymi ta karta postaci, brak jakichś punktów doświadczenia, leveli, poziomów. Tu mamy sagę, która jest opowieścią i tak naprawdę rozwojem gracza, więc tu minimalizujemy ilość, a idziemy w jakość. Takie rozwiązania bardzo, powiedziałbym, sprytne i dynamiczne. No, oczywiście można zrobić 30 kości, ale jeżeli opracujesz system, który działa na 9, to zrób system, który działa na tam 9 Jasne. Czy 12. Tak samo te wszystkie tokeny tutaj, jeżeli jeden marker odpowiada, że wszystkie akcje, które robisz, ja nie potrzebuję tutaj 10 kart, które pokazują, co robię, albo nie wiem, 5 żetonów, które mówią, którą akcję wykonać. Plansza z tym, żeby była też dwustronna, żeby tu inny był wariant, tak to zobaczymy w kampanii, jest też pomysł fajny. Motki rozwalone krainy. W każdej grze jest to, tak? Czyli mamy posąg światowida, który jest tutaj osią napędzającą tą grę i odpowiadając tam czas jest to. Tak, i to są cztery twarze odpowiadające za działy, powstania. Ogólnie, jak się wczytacie na naszym profilu trochę w historię, to też. I oczywiście polecam? Profil Zerwi na Facebooku. Rzucamy tam dużo stafu i flafu. Jak poczytacie, to dużo fajnie ta gra wam jakby zaskoczy klimatem. A oprócz tego ja też pokazuję dużo motywów, jeżeli chodzi o taki kącik projektowy, designerski, jak ona powstaje, co trzeba mieć i ten. Fajnie, że od początku gdzieś tam, może nie od początku, ale już jakby jeśli przed startem można
kampanii można uczestniczyć w tym. Tak, figurki też już się robią, są już wersje wstępne bohaterów. Duży plus, produkcja cała w Polsce, więc... Przed świętami ceny, właśnie. Później nie będzie, chcemy wszystko dostarczyć do... Żadnych Chin i chcemy przed świętami na pewno dostarczyć grę. Odbiory osobiste. Będziemy się spotykać, jak się grazi i ten, się bawić. No. Odbieracie w nas grę, siadamy, gramy. I wyjeżdżacie za tydzień. Albo nie. Zależnie, co się wydarzy na planszy. Okej, dobra. Drewniane rzeczy też będą, o czym wspomnieliście, bo to jest taka ekskluzywna wersja przewidziana, jakichś dużo dodatków. No, jakby wszystko 31 już niebawem. Będzie wersja taka bardziej taka, która będzie w te karty postaci będą zrobione po prostu w kartonie, tak jak normalnie są robione w gierkach, ale też będziemy mieli taką bardziej ekskluzję zrobioną z drewnianymi komponentami. Oczywiście pomnik jest w każdej gierce, ale tutaj karty, to już figurki mogą być z tego. Opracowujemy sobie tak, jednoczęściowe, figurki drewniane, fajne detal. Tej takie wersje bogatsze. Aha, okay. Tak. Czy będzie opcja do kupu figurek, do kupu tych kart postaci, to zobaczymy. Jeśli chcieli, to będzie. Wiele zależy. Wiele. Dokładnie, to czy będzie to... Na naszym profilu piszcie, co tam myślicie o tym tego i spokojnie. My odpowiadamy i jest już fajna ekipa. Okej. No dobra, to my gramy dalej, a tutaj dziękujemy bardzo serdecznie, bo kończy nam się jakby czas. I tu też nam się kończy czas. Tu też nam się kończy czas. Tak, żeśmy olali planszę po prostu. To było tak, nie. Zajęłyśmy się swoimi sprawami. Po prostu. Tak, najpierw sprawy kobiety. Jak to dziewczyny właśnie. Wyższe cele nie istnieją, ale tego nie nagrywamy. To jest jakiś dobra.